Barbarę, którą czciłem tutaj jako patronkę wszystkich górników, i drugą adwentową niedzielę. Niedzielę, która zapowiada, przypomina przyjście Pana. W tym świętym wierze chcemy powierzyć dobremu Bogu przez stanowisko świętej Barbary wszystkich górników, całe wasze rodziny. Podjęliśmy się za tych, którzy przez lata pracowali, edukowali, tych, którzy aktualnie pracują. Myślimy również o tych wszystkich, którzy odeszli już z naszego grona i dzisiaj razem z nami świętują przed obliczem Boga. Wypraszamy im łaskę zbawienia. Modlimy się za tych górników, którzy w tragicznych okolicznościach opuścili ziemię i stanęli przed Panem Bogiem, idąc prosto z ziemskiej szychty na niebieskie spotkanie z Panem.